witamy gorąco na dzisiejszym niezwykłym wydarzeniu, na promocji książki Wspomnienia z Pionek, lata 30. XX wieku. Witamy w naszym gronie autora tej książki, pana Witolda Śmiśniewicza. Który w latach 1928-1937 mieszkał i wychowywał się w Pionkach i głównie w tej książce właśnie opisuje te lata. Jest synem inżyniera Tadeusza Śmiśniewicza, który tworzył Centralne Laboratorium Badawcze Państwowej Wytwórni Prochu. Witam serdecznie profesora Marka Wierzbickiego, który jest konsultantem naukowym tej książki. Witam również burmistrza miasta Pionki, Romualda Zawodnika. Witam wszystkich Państwa. Witam rodzinę pana Witolda, która publicznie przyjechała. Troszkę wody. Chcę również powiedzieć taką ciekawostkę. Przepraszam, jeśli kogoś pomylę, ale jest z nami pan Krzysztof Sudnik z Warszawy, który jest synem inżyniera Czesława Sudnica, który również tutaj był w kadrze kierowniczej Państwowej Wytwórni Prochu. I w Armii także Krajowej. Wszyscy wracają do Pionek. I w Armii Krajowej. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, oddaję głos panu profesorowi Markowi Wierzbickiemu, który przybliży nam zawartość tej książki. Następnie poprosimy pana Witolda o kilka słów. To może jak znam. Może pytania? Potem będą pytania. Uwagi. Tak. W międzyczasie jak można się czymś schłodzić, jeśli będzie. Tak jest. Dobrze. Proszę Państwa, no przede wszystkim chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem i bardzo dziękuję za zaproszenie. I bardzo dziękuję panu Witoldowi Śmiśniewiczowi, że zaprosił mnie do współpracy przy opracowaniu tych wspomnień. Także mam też swoją małą cegiełkę przy wydaniu tej bardzo cennej książki i z tego się cieszę. Jest to dla mnie zaszczyt, naprawdę zaszczyt. I chcę Państwu powiedzieć, że ten rok 2018 jest niezwykły. Jest niezwykły o tyle, że przeżywamy stulecie niepodległości Polski i w tym roku szczególnie interesujemy się historią. Widać to zainteresowanie w całym kraju. Jest mnóstwo imprez historycznych, mnóstwo konferencji, spotkań, filmów. Na nowo jakby przeżywamy wydarzenia sprzed 100 lat, a równocześnie miliony Polaków uczestniczą w takim przyspieszonym kursie historii najnowszej. Dowiadują się, kim byli ojcowie niepodległości. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, czy Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Dzięki właśnie tej rocznicy nasza wiedza historyczna ogromnie wzrasta i zainteresowanie historią. Ja myślę też, że przeżywamy zwiększone zainteresowanie historią Pionek. To właściwie zaczęło się rok temu, kiedy doszło tutaj w tym miejscu, w tym budynku do konferencji historycznej, naukowej z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, największej inwestycji gospodarczej II Rzeczypospolitej, która stała się w pewnym sensie symbolem wysiłku odrodzonego państwa polskiego, wysiłku gospodarczego, ale i można powiedzieć, że wysiłku patriotycznego. A więc to zaczęło się od tej konferencji, która się odbyła już więcej niż rok temu. Potem przed rok 2018, w styczniu Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę, biografię Jana Prota z Polską pod rękę, Jan Prot i odbudowa niepodległego państwa polskiego, mojego autorstwa. Mam nadzieję, że na jesieni będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać właśnie o tej książce i o tej chwalebnej postaci Jana Prota, który jak wiemy jest tak bardzo zasłużony dla naszego miasta i dla Pionkowskiego Zakładu. I wreszcie mamy czerwiec 2018 roku i kolejne wydarzenie. Tym razem wspomnienia pana Witolda Śmiśniewicza, wspomnienia z Pionek, lata 30. XX wieku. Myślę, że jest to naprawdę duże wydarzenie, ponieważ pan Śmiśniewicz przypomniał nam historie, które pozornie znamy, ale tak okazało się, że znamy bardzo powierzchownie. Teraz dopiero poznajemy szczegóły dotyczące życia w Pionkach w latach 30. Śmiśniewiczowie to zacna polska i pionkowska rodzina. Ojciec pana Witolda, kapitan inżynier Tadeusz Śmiśniewicz, był wybitnym chemikiem,
specjalistą w dziedzinie chemii materiałów wybuchowych, ale chyba jeszcze bardziej zaznaczył swoje dokonania tym, że był polskim patriotą, że razem, jak chociażby z Janem Protem, bo właściwie szli równolegle, można powiedzieć, w swoich działaniach patriotycznych, razem z Janem Protem uczestniczył w Związku Walki Czynnej, patriotycznej organizacji, która istniała, powstała w Galicji, powołana przez Józefa Piłsudskiego, do przygotowania Armii Polskiej, która będzie walczyła o niepodległość Polski. Potem w Związku Strzeleckim, w pierwszej Brygadzie Legionów i w Polskiej Organizacji Wojskowej. A więc Tadeusz Miśniewicz przeszedł ten szlak, którym szli najbardziej wybitni polscy patrioci kierowani przez marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie dwudziestolecia międzywojennego pracował przede wszystkim najpierw w Toruniu, tak, w strzelnicy wojskowej, tam prowadził prace badawcze w laboratorium badawczym, a następnie został powołany do Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, gdzie między innymi tworzył centralne laboratorium badawcze, był jego pierwszym kierownikiem, następnie był kierownikiem chyba najważniejszego wydziału na terenie fabryki w Pionkach, mianowicie fabryki prochu bezdymnego. Tam się dał poznać jako dobry organizator, wybitny technolog, twórca różnych patentów usprawniających produkcję i pomagających wprowadzać nowe wyroby, nowe prochy do masowej produkcji. W 1936 roku Tadeusz Miśniewicz został powołany na stanowisko dyrektora technicznego Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie, właściwie dzisiaj się mówi Nowa Dęba, wtedy mówiło się Dęba. I pan inżynier Miśniewicz był tam przez prawie 3 lata był dyrektorem technicznym tej fabryki. Właściwie budował ją od zera nawet. Najpierw kierował biurem budowy, bo ta fabryka powstawała w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Oczywiście budowana była tak jak fabryka pionkowska, jakby na surowym korzeniu, można powiedzieć w środku lasu, tam akurat w Puszczy Sandomierskiej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Tadeusz Miśniewicz zaraz podjął walkę w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Jako wybitny chemik, specjalista od materiałów wybuchowych, zaczął kierować produkcją materiałów wybuchowych dla Armii Krajowej. Prowadził dwie wytwórnie w sumie w Warszawie i z tego powodu został przez Niemców aresztowany i zaraz po aresztowaniu zamordowany w 1943 roku. Działał pod pseudonimem Hrabia, był w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej. A więc piękny, wspaniały, patriotyczny życiorys, choć bardzo tragiczny, tak jak polskie losy w XX wieku. I matka pana Witolda Śmiśniewicza, Maria Śmiśniewiczowa, była żoną Tadeusza Śmiśniewicza i równocześnie strażniczką domowego ogniska państwa Śmiśniewiczów. Urodziła i wychowała dwoje dzieci. Nie pracowała zawodowo, natomiast zajmowała się pracą w domu, pracą wychowawczą w domu. Jak pan wspomina, królowała absolutnie, tak? Tak. I ona wydawała rozkazy, tak? Dopiero pan kapitan Śmiśniewicz mógł rozkazywać poza mieszkaniem, tak? Więc piękna rodzina i z dwojga dzieci państwa Tadeusza i Marii Śmiśniewiczów. Tu chciałbym powiedzieć więcej o panu Śmiśniewiczu jako autorze wspomnień, które dzisiaj promujemy. Mianowicie pan Śmiśniewicz nie jest zawodu historykiem, jest ekonomistą. Wybitnym ekonomistą, który zajmował odpowiedzialne stanowiska w zakładach przemysłowych na terenie Warszawy, łącznie ze stanowiskami dyrektorskimi, ale który ma ogromne zacięcie historyczne. Jest pasjonatem historii i robi to bardzo dobrze, tym bardziej, że pomaga mu w tym niezwykła pamięć, jaką posiada do tej pory, cieszy się, czego możemy mu pozazdrościć. Chciałbym bardzo mieć taką pamięć nawet w tym wieku, jaki teraz mam. A co dopiero za lat kilkadziesiąt. I poznaliśmy się rok temu na konferencji poświęconej COP-owi tu w Pionkach. I pan Śmiśniewicz nas wszystkich ogromnie zaskoczył, ponieważ nagle zaczął opowiadać historie, których my nie znaliśmy zupełnie, pamiętając szczegółowo, wręcz z fotograficzną pamięcią, ludzi, miejsca, nawet budynki konkretne, wydarzenia. Okazało się, że on sam jest swego rodzaju takim chodzącym archiwum, składnicą pamięci o przedwojennych Pionkach. I całe szczęście, proszę Państwa, że zgodził się przelać swoje wspomnienia na papier. Bo to jest, proszę Państwa, kronika Pionek z lat 30., kronika unikalna.
bo pisana przez człowieka, który sam te pionki widział, wszystkiego doświadczał. Jak sam uczciwie przyznaje, był wtedy dzieckiem, więc nie wszystko jeszcze rozumiał, nie wszystko może zauważał, ale już to, co zapamiętał, jest naprawdę niezwykłe i bardzo dla nas wzbogacające. Myślę, że jest pan Śmiesiewicz jest takim unikalnym świadkiem tamtej epoki. Każda epoka, proszę Państwa, jest odmienna. Dzisiaj żyjemy w taki, a nie inny sposób. Za lat 30 nasze dzieci i wnuki w ogóle nie będą rozumiały naszych wyborów i problemów, bo będą miały swoje. Tak samo my średnio rozumiemy te problemy i wybory ludzi sprzed lat 80, którzy mieszkali w pionkach. Dlatego tego rodzaju świadectwo jest dla nas niezwykle cenne, bo pomaga nam zrozumieć, jak żyli nasi przodkowie, nasi twórcy przedwojennego zakładu i przedwojennego miasta Pionki. A więc jest pan takim łącznikiem ze światem, który przeminął, ale nie zaginął, można powiedzieć, tak? Bo nie zaginął, bo proszę Państwa, jesteśmy na terenie kasyna urzędniczego, przecież to jest dziedzictwo przedwojennych pionek i chociażby już to nam mówi o tym, jaka to była epoka, jacy ludzie tworzyli ten zakład i jacy ludzie tworzyli to miasto. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zalety tej książki, tak jak powiedziałem, ogromną zaletą jest ten fotograficzny opis pionek Państwowej Wytwórni Prochu i ludzi. Ten opis nie ogranicza się tylko, proszę Państwa, do rzeczy takich oczywistych, jak budynki, powiedzmy, jak jakieś najważniejsze wydarzenia. Ten opis obejmuje również sytuację z życia codziennego. I zresztą mi się to najbardziej podoba, ten fragment, mówiąc o życiu codziennym. Bo to jest coś, co mówi nam o tym, jak naprawdę ludzie żyli, tak? Jakie mieli problemy, jakie mieli radości, jakie mieli wyzwania, jakie zasady na przykład. Te zasady etykiety bardzo mi się podobały, które pan opisuje, tak? Kiedy się kogo odwiedzało, kto kogo mógł odwiedzać, jak długo, ile razy, tak, żeby była równowaga w odwiedzinach. Chyba, że się było mocno zaprzyjaźnionym, wtedy można było przychodzić bez zapowiedzi. Więc takie sytuacje, które dzisiaj są może nawet nie bardzo zrozumiałe dla nas wszystkich. Ale właśnie tak mniej więcej żyli mieszkańcy Pionek w tamtym czasie. Ale oczywiście pamiętamy, że pan Śmiesiewicz przypomina nam przede wszystkim historię pionkowskich inteligentów. Ludzi wykształconych, którzy zajmowali tutaj w hierarchii tej społecznej najwyższe pozycje. Tak? A więc również dyrektorów, kierowników, inżynierów, a więc tej warstwy inteligenckiej. Myślę, że to jest też bardzo cenne, bo pokazuje nam, że inteligencja już od wieku XIX, kiedy Polski nie było, spełniała rolę szczególną. Zawsze była dla Polaków przewodnikiem na drodze do niepodległości, a potem przewodnikiem w czasach pokojowych. I to jest bardzo interesujący wątek tych właśnie wspomnień. To przywrócenie pamięci o życiu codziennym mieszkańców Pionek uważam za bardzo cenne. Do tej pory tylko jedna osoba opisała życie codzienne mieszkańców. Pani Janina Prot, czyli Jana Prot, córka dyrektora Jana Prota, zostawiła po sobie wspomnienia, w których opisała dość szczegółowo właśnie pionki przedwojenne, ludzi, sytuacje, wydarzenia. I ta książka, obszerniejsza od książki Jany Prot, jest takim drugim, można powiedzieć, krokiem na drodze opisania życia codziennego mieszkańców Pionek. I te wspomnienia już tak, żeby nie przedłużać, skłaniają nas na pewno do głębszej refleksji, proszę Państwa. Kiedy czytamy wspomnienia o życiu mieszkańców Pionek w latach 30., przede wszystkim zaczynamy zastanawiać się nad tym, jaki był wysiłek odrodzonego państwa polskiego na rzecz odbudowy życia gospodarczego, na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, na rzecz umocnienia i zabezpieczenia państwa polskiego. To jest niesłychany fenomen. Polska została wywalczona kosztem licznych ofiar w latach 1918-21, ale potem przyszedł czas pokoju. Należało to państwo urządzić, należało go zabezpieczyć, wzmocnić i właśnie państwo polskie położyło tutaj ogromne zasługi, bo samo inicjowało procesy gospodarcze, które miały państwo polskie wzmocnić. No, przykładem jest, proszę Państwa, przemysł zbrojeniowy. On został zbudowany dosłownie od zera. Po wojnie 1920 roku wszystkie małe fabryczki zbrojeniowe zbankrutowały. Co więcej, władze polskie przekonały się, że w czasie wojny 1920 roku, kiedy Polska była zagrożona, tak naprawdę Polska była zależna od dostaw sprzętu wojskowego i amunicji z Zachodu.
A bywało często tak, że te dostawy nie docierały. Na przykład robotnicy strajkowali w Gdańsku czy w Czechach pod hasłem ręce precz od kraju rad, uważając, że to Związek Radziecki jest, czy nie, wtedy jeszcze Rosja bolszewicka, jest krajem atakowanym, a nie Polska akurat. Więc władzom polskim dało to do myślenia. I polskie elity polityczne, zwłaszcza związane z marszałkiem Piłsudskim, doszły do wniosku, że należy mieć swój przemysł zbrojeniowy, być samowystarczalnym pod tym względem. I od 1922 roku zaczęła się zaplanowana budowa, potem rozbudowa przemysłu, jak mówiono, wojennego w Polsce międzywojennej. Ta budowa trwała kilkanaście lat, odbywała się etapami, ale właśnie Pionkowski Zakład, Państwowa Wytwórnia Prochu, powstała już w pierwszym etapie tej budowy. Ostatnim etapem była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego i co jest charakterystyczne, mądrością państwa polskiego było to, że zakłady COP-u budowały już te fabryki, które były wcześniej zbudowane, między innymi nasza wytwórnia prochu w Pionkach. Ona kierowała budową kilku następnych zakładów w Kielcach, w Jaśle, w Niedomicach. To były zakłady bądź prochu, bądź celulozy, bądź kwasu siarkowego. Takie, które miały przyczynić się do potem do rozbudowy przemysłu materiałów wybuchowych. A więc, proszę Państwa, te wspomnienia nam uświadamiają, jak wielki był wysiłek państwa polskiego w okresie międzywojennym, jak państwo troszczyło się o to, by zabezpieczyć swój byt. Można powiedzieć też, że państwo polskie stworzyło pewien nowy model patriotyzmu w tych czasach. Patriotyzm walki był dla Polaków oczywisty. Cały XIX wiek Polacy walczyli z bronią w ręku o niepodległość swojego państwa. Ale kiedy przyszła Polska wolna w roku 18, właściwie 21, okazało się wtedy, że patriotyzm należy wyrażać w inny sposób. I państwo polskie pokazało swoim obywatelom, że ten patriotyzm należy wyrażać przez dobrą pracę, naukę, działalność społeczną, a więc przez zaangażowanie obywatelskie. I myślę, że te właśnie wspomnienia pokazują również ten wątek życia w Polsce międzywojennej i życia w Pionkach. Te wspomnienia też, proszę Państwa, skłaniają do refleksji nad mentalnością, nad kulturą, wartościami ludzi, którzy tworzyli Państwową Wytwórnię Prochu i osadę przyfabryczną Pionki. Jak już mówiłem, byli to przede wszystkim polscy inteligenci. Ludzie o określonym etosie, zbiorze wartości patriotycznych, chrześcijańskich, ale również byli to robotnicy, którzy też budowali ten zakład, pracując w dość trudnych warunkach, niebezpiecznych przede wszystkim, ale również posiadając taki zestaw bardzo trwałych wartości. Te obydwie grupy łączył patriotyzm, można powiedzieć. Patriotyzm i umiłowanie uczciwej pracy. I myślę, że te wspomnienia nam właśnie uświadamiają, że Pionki powstały dzięki zbiorowemu wysiłkowi i zgodnemu wysiłkowi tysięcy ludzi. Czasami bezimiennych, bo tylko my niektórych znamy, niektórych pan Śmieśniewicz przypomina, a było ich tysiące przez te kilkanaście lat budowy Państwowej Wytwórni Prochu i osady Pionki. Warto pamiętać, że powstało tutaj w Pionkach takie unikalne środowisko inteligenckie, które, można powiedzieć, promieniowało potem nie tylko na same Pionki, na inne warstwy społeczne, ale również właśnie na osiedla, miasta i budowy i fabryki Centralnego Okręgu Przemysłowego. Oczywiście, proszę Państwa, nie wszystko w Pionkach wyglądało idealnie. Może te wspomnienia, ponieważ są pisane z perspektywy dziecka, trochę idealizują to wszystko, co się działo. No dziecko, tak jak pan napisał, dziecko nie ma obowiązku rozumieć wszystkich zawiłości życia ludzi dorosłych, tak? Wszystkich problemów. Niektórych problemów dzieci nie dostrzegają. Więc dzieci nie mogły widzieć, że może nie w samych Pionkach, ale naokoło Pionek była bardzo dotkliwa bieda, chociażby było bezrobocie, że tak naprawdę, pan o tym wspomina, w Wytwórni Prochu no, uprzywilejowani byli przede wszystkim zwolennicy obozu sanacyjnego, czyli propiłsudczyskowskiego. Przedstawiciele partii opozycyjnych raczej szans nie mieli na jakieś kariery, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym. To były realia takie codzienności, proszę Państwa. Ta walka polityczna była czasami bardzo, bardzo brutalna. Ale, proszę Państwa, to nie znaczy, że obraz Pionek przedwojennych jest jakiś ponury, pesymistyczny. Nie. To było życie tak jak każde inne, z tym, że myślę, że elementów pozytywnych było o wiele więcej niż negatywnych, bo Pionki tak naprawdę wygrały los na loterii. Powstały z niczego, powstały w lesie,
tworzone przez ludzi niejednokrotnie bardzo biednych, z Pionek i z okolic. I ci ludzie, którzy dostali się do pracy w wytwórni, mimo że była niebezpieczna, tak naprawdę żyli na o wiele wyższym poziomie niż ich kuzyni, sąsiedzi, znajomi z okolicznych wiosek. To była przepaść, proszę Państwa. Przepaść zamożności, można powiedzieć. A więc jeżeli ktoś już tu pracował, dostał mieszkanie, to naprawdę miał się z czego cieszyć i miał z czego być wdzięczny państwu polskiemu i władzom państwowej wytwórni prochu. I ostatnia refleksja, proszę Państwa, na kanwie tych wspomnień, że twórcy Pionek pozostawili nam, mieszkańcom Pionek w czasach dzisiejszych, współczesnych, bardzo wyraziste dziedzictwo. Dziedzictwo materialne i duchowe. Ten dorobek materialny, który staramy się rozwijać w postaci chociażby budynków, czy dorobek duchowy w postaci wartości, wzorców postępowania, a więc sposobu życia, który jest godny naśladowania. Myślę, że to dziedzictwo nas zobowiązuje i to dziedzictwo również może być bardzo dobrym wzorem dla młodego pokolenia. Także gratuluję panu Śmiesiewiczowi tej książki. Gratuluję tych wspomnień. Gratuluję, że można powiedzieć, dostarczył nam wielu wzruszeń dzięki temu i wielu refleksji, materiałów do przemyśleń. I myślę, że największą zasługą tej książki jest to, że przypomina nam o Pionkach, które zasługują na najwyższy szacunek, budzą w pewnym sensie zazdrość, tak? Bo to Pionki rozwijające się, takie bardzo, bardzo dynamiczne, do czego wszyscy przecież dążymy. I te Pionki stanowią wzór do naśladowania. I przypomina nam też o ludziach, którzy pracowali na rzecz wspólnego dobra i zostawili swoje cenne osiągnięcia następnym pokoleniom. I myślę, że w tym należy dostrzegać największą wartość tej książki. Dziękuję za uwagę. Bardzo prosimy teraz. Dziękuję panu profesorowi za wyczerpujące, a jednocześnie bardzo miłe dla mnie wejście do dzisiejszego naszego spotkania. Myślę, że pan profesor powiedział właściwie wszystko o samej książce i o aha, bo to trzeba, żeby było słychać. Wszystko o samej książce, jak i o Pionkach jako takich, o Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, która no, w moich wspomnieniach pozostała jako prawdziwa perła. Perła międzywojennej naszej polskiej rzeczywistości. Nie będę się powtarzał, wszystkie rzeczy właściwie zostały uwypuklone. No, zastanawiam się, czym jeszcze mógłbym Państwu tę książkę przybliżyć. Przede wszystkim chyba powinienem podziękować, już zrobiłem to panu profesorowi, za piękne wystąpienie i za merytoryczną akceptację tej książki. Przecież, żeby ona mogła się ukazać, no musiałem na to jakoś zasłużyć, jakąś ocenę zyskać, że to jest coś warte. W ogóle książka wyszła dlatego, że gdy powiedziałem o tym panu burmistrzowi, panu Romualdowi Zawodnikowi, od razu zdecydował, że to wydamy. Pamiętam te słowa. No, bez takiej atmosfery, bez tej oprawy, do której zresztą należy więcej jeszcze osób z Pionek, tej książki by nie było. Ja bym po prostu sobie coś napisał, utrwaliłbym w pamięci to, co dla mnie bardzo ważne. No, ale to, że książka się ukazała, to jest zasługa tych ludzi, którzy podjęli odpowiednie decyzje, stworzyli odpowiednią dla mnie atmosferę. No i tutaj oczywiście mógłbym wymieniać nazwiska i powinienem je wymienić na wstępie. Pana Tomasza Wyroślaka, który kierował całym procesem wydania książki. Powinienem wymienić tutaj no, twórcę technicznego tej książki, pana Smereckiego. Powinienem wymienić przede wszystkim panią
Ostrowską i pana Kuchtę, którzy wytworzyli wokół tej całej sprawy określoną atmosferę. Już miałem sygnały, że o mnie w Pionkach już coś wiedzą dzięki właśnie pracy pani Justyny i pana Kuchty, Wojciecha zresztą. Także no, muszę wspomnieć tutaj jeszcze jedną osobę, która współpracowała z mojej strony przy tej książce, nieżyjącą dzisiaj panią redaktor Jolantę Wrońską, która zmarła 1 kwietnia tego roku. Akurat kończąc współpracę z panem Stromeckim w zakresie nadania kształtu tej książce, prawda? Był tekst, były zdjęcia, trzeba było z tego zrobić coś, co potem nadawało się do druku. No i to zostało zrobione. Ja chcę powiedzieć, że chciałem napisać o Pionkach to, co rzeczywiście zapamiętałem i broń Boże nie wpaść w to, że piszę o Pionkach z pozycji dzisiejszej, to znaczy z pozycji mojej dzisiejszej wiedzy o Pionkach. Przeczytałem wszystko, co o Pionkach napisali moi poprzednicy, w szczególności tutaj pan Stanisław Alfred Traczyk. Korzystałem z opracowań pana doktora inżyniera Bluma, który niejako wskrzesza urbanistykę i architekturę Pionek. Także przeczytałem Janę Protównę, moją starszą koleżankę, prawda, co ona pisała. Pisaliśmy niektóre rzeczy bardzo podobne, prawda, bo ponieważ kolegowaliśmy w różnych układach. Także jeszcze raz wrócę do tego momentu, że chciałem, żeby to była książka, że się tak wyrażę, dla dorosłych. Co jest bardzo trudne. Pan profesor już zauważył, że ja, no, dodam, miałem 10 lat, jak wyjeżdżałem z Pionek. Wobec tego zdawałem sobie sprawę, że mogę w ogóle być, że tak powiem, niewiarygodny w temacie. I ta myśl cały czas mi towarzyszyła. Starałem się więc tak napisać, żeby rzeczywiście był to jakiś obraz. I wydaje mi się, z tego, co pan profesor powiedział, że ten obraz jakoś się udał. Oczywiście to nie jest mowa o całych Pionkach. To jest, miałem tego świadomość, zresztą pan profesor też to uwypuklił, że oprócz tej wyższej warstwy inteligenckiej, przede wszystkim inżynierów i techników, bo technik przed wojną to też była bardzo poważna pozycja. Także oprócz tych byli robotnicy wykwalifikowani, którzy w dużej części przybyli tutaj do Pionek. Część z nich wyrosła dzięki szkolnictwu zawodowemu, które tutaj zostało zorganizowane, i była cała masa, przecież to był wielki zakład. W 1939 roku, w chwili wybuchu wojny, to było parę tysięcy ludzi. Otóż i tutaj chcę zwrócić też uwagę na to, że Pionki to był właściwie koncern. To nie była jedna fabryka. Tu się zresztą tak nazywało, że w ramach Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach działały fabryki poszczególne, na czele których stali kierownicy. No, dyrektorów w Pionkach było zawsze tylko 3. Dyrektor naczelny, wspomniany tu wspaniały człowiek, dr Jan Prot. Był dyrektor techniczny, równie znakomity fachowiec, dyrektor Markiewicz Stanisław. I dyrektor administracyjno-handlowy, w pierwszym okresie twórcą tej całej struktury ekonomiczno-handlowej Pionek i administracyjnej, był pan magister Zygmunt Rakowicz, a po nim był pułkownik Jan Maciej Bolt. Tyle było dyrektorów. Reszta byli kierownicy poszczególnych fabryk, którzy mieli w istocie rzeczy rangę dyrektorów, ponieważ te fabryki miały duże znaczenie i to były potężne fabryki, a poza tym Pionki były taką fabryką, gdzie łączyła się sprawa rozwoju nauki z rozwojem produkcji. To nie był zakład, który coś wytwarzał, co gdzieś zostało opracowane i po prostu
nadzoruje się wykonanie produkcji. Jest to trudny proces, ale jeszcze trudniejszy proces to jest wypracować we własnym zakresie po pierwsze wyroby, które mają być produkowane, prawda? A tu były prochy, początkowo proch czarny, zaraz za tym proch bezdymny nitrocelulozowy i późniejszy już wynalazek za czasów, kiedy mój ojciec był kierownikiem fabryki prochów bezdymnych, o rozpoczęcie produkcji prochów nitroglicerynowych, przepraszam. No więc obok fabryki prochów bezdymnych było, jak już wspomniałem, fabryka prochu czarnego, był tak zwany krusz, czyli fabryka nitrogliceryny i materiałów kruszących, zupełnie inna dziedzina materiałów wybuchowych niż proch. Wiemy, do czego jedno, a do czego drugie służy. Była bardzo ważna część pionek, fabryka bawełny strzelniczej, ważnego półproduktu do produkcji wszystkich materiałów wybuchowych. Także starałem się o tym wszystkim wspomnieć, co to było, że pionki było to dzieło polskich inżynierów. Byli wprawdzie od początku doradcy francuscy, którzy zresztą byli do końca sympatykami pionek, ale oprócz pewnego wkładu na początku, pionki były typowym dziełem polskich inżynierów i techników. I to jest dzisiaj bardzo ważne. Ważne, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy produkujemy coś, co inni wymyślili, podczas gdy w pionkach wymyślono bardzo dużo bardzo ważnych rzeczy. Była to bezspornie fabryka o znaczeniu nie tylko europejskim, ale światowym. Wiadomo, że i Amerykanie korzystali z pewnej części dorobku pionek, prawda? I te więzy pionek z ważnymi fabrykami w świecie, bo właśnie z fabrykami amerykańskimi, były bardzo ścisłe. Ale jeszcze raz powtarzam, myśmy to stworzyli, Polacy, tak ważną wytwórnię. Tu już pan profesor wspomniał, że pionki były jednym z pierwszych zakładów przemysłu wojennego, wytworzonym właśnie w tym regionie, zwanym pierwotnie tak zwanym Trójkątem Bezpieczeństwa. To była fabryka broni w Radomiu, fabryka amunicji w Skarżysku i fabryka materiałów wybuchowych w Pionkach. Nie będę mówił o innych ważnych zakładach przemysłowych Kieleczyzny tutaj w okolicy, które współpracowały w tym zakresie i również były mniej lub więcej zakładami przemysłu wojennego. Ale zwrócę uwagę na te trzy, których geneza była właśnie, jak pan profesor wspomniał, bardzo wcześnie, bo już w 22 roku powstał projekt pionek. W 23 rozpoczęła się budowa, a od 27 po komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych nastąpił gigantyczny wzrost pionek. I myślę, że w moich dziecięcych wspomnieniach, poprzez ludzi, poprzez to, co ja tu widziałem na co dzień, to znalazło jakieś swoje odbicie. Przede wszystkim wspaniali ludzie. I co chcę powiedzieć, tych ludzi ja wszystkich znałem. Byłem mieszkańcem kolonii urzędniczej, tak ona była nazwana. Tu było wszystkiego, było 10 domów mieszkalnych od M1 do M11. M10 nie było, to był prawdopodobnie dziesiątkę, to miał budynek Straży Bezpieczeństwa. Natomiast w sumie było 10 budynków. M11 zbudowane było już za mojego życia, prawda, przy dzisiejszej ulicy Sosnowej. Natomiast wszystkie inne domy znam jak własną kieszeń. Wszędzie tam byłem. Zresztą interesowałem się budownictwem. Wszędzie miałem znajomych, kolegów i ich rodziców. I trzeba powiedzieć, że życie moje składało się z tego, że ja z tymi wieloma ludźmi, bardzo wysoko postawionymi, rozmawiałem. Rozmawiało się na ulicy dzisiejszej zakładowej, spotykało się ludzi stale na wszystkich przecznicach. No, jak już państwo na pewno wiedzą, mieszkałem w M5 na ulicy Sosnowej, gdzie dzisiaj, przepraszam, Brzozowej, gdzie dzisiaj nie ma tych brzóz, które otaczały nasz budynek. Nie ma zresztą dzisiaj na terenie pionek dużej ilości sosen i dębów jako pozostałości Puszczy Kozienickiej. Z biegiem czasu ta szata roślinna się zmieniła.
Więc jak mówię, w moich wspomnieniach starałem się pokazać tych ludzi. Podaję tam liczby, podaję nazwiska. Tu już dzisiaj słyszałem ze strony jednej z miłych pań, że chciałaby do mojej książki zrobić indeks osobowy. No, ja sobie takiego zadania nie stawiałem, bo nie jest to żadna poważna praca, nie jest to ani historia pionek, ani żadna naukowa dysertacja. Są to po prostu wspomnienia, które chciałem tylko napisać nie dla dzieci, jak to myśmy się zabawili, chociaż tam tak te elementy także są. Bawiliśmy się również materiałami wybuchowymi, pakowaliśmy do butelki, zakopywaliśmy do ziemi, zapalaliśmy ląd i to wybuchało. I tylko szczęśliwie zdarzyło się, że w żadnym przypadku odłamki szkła, które przez ten piasek wyleciały w górę, nas nie uszkodziły. Więc żyliśmy na co dzień. Każdy z nas, młodych ludzi, a miałem sporo kolegów i koleżanek, wiedział, co się tutaj robi, wiedział, kto to są ci ludzie, ich rodzice, współpracownicy i bez końca było można mnożyć. I ja do dzisiaj, jak już wszedłem bardziej do pionek, prawda, przypominam sobie coraz więcej ludzi. Już dzisiaj, gdybym jeszcze coś dopisywał do tej książki, to dopiszę przede wszystkim niektóre nowe nazwiska. Otrzymałem niedawno od Państwa taką historię sportu. KS Proch, klubu sportowego, który był bardzo rozbudowany przed wojną, no i ma swoją historię, prawda, bardzo długą. Więc tam na zdjęciu tenisistów ja rozpoznałem dwie osoby, prawda, które na poprzednich podpisach nie były uwzględnione, a jak przyjrzałem się temu, patrzę, jest tam pan Hondzyński. No mówię, kto w pionkach nie znał pana Hondzyńskiego, jednego z wybitnych sportowców w zakresie tenisa i piłki nożnej, kto nie znał pana Cwaliny i wiele innych nazwisk, które na podstawie tej książki, jak ja czytam, to ja sobie przypominam, że rzeczywiście ja te nazwiska znałem i wielu ludzi pamiętam z widzenia, że z jakichś różnych kontaktów. Pamiętam dużo osób ze szkoły, pamiętam wszystkich moich wychowawców w szkole powszechnej naprzeciwko ówczesnego przejazdu imienia zresztą marszałka Józefa Piłsudskiego. Prawda? Moją wychowawczynią była pani Idzik w klasie oddziale, bo to się tak wtedy nazywało, nie chodzi się do klasy, tylko do oddziału. W oddziale trzecim zacząłem naukę, była pani Iżyk, a pani Kwapisiewicz była moją wychowawczynią w oddziale czwartym. W piątym byłem już w Warszawie i zdałem egzamin tam bardzo dobry, jako przyjęto mnie w szkole jako dobrze przygotowanego ucznia. Właśnie wyniosłem to wszystko z pionek. No i tak zacząłem to, co chciałem Państwu powiedzieć, trochę od środka, bo właściwie mam tyle rzeczy, o których chciałbym mówić, ale to oczywiście nie jest możliwe. Chciałbym powiedzieć, że dochodząc do swoich wspomnień, oczywiście szukałem też potwierdzenia tego, czy rzeczywiście tak było, jak ja pamiętam. I wśród tych publikacji, nielicznych zresztą, które są, szukałem potwierdzenia, że to właśnie tak było. I okazywało się, że właściwie się nie myliłem. Że ci ludzie byli, że zajmowali takie czy inne stanowiska, że mieli takie czy inne osiągnięcia, że to życie w pionkach rzeczywiście składało się z tego czy z tamtego elementu. Ja tutaj nie chcę rozwijać tego momentu, ale ja jeszcze pamiętam tę część barakową pionek. Tam w miejscu dawnej bramy, bo pionki były fenomenem, że część mieszkalna, kolonia urzędnicza, robotnicza i kolonia nowa, już mieszana, prawda, wszystko to było w ogrodzeniu, a fabryki każda była jeszcze osobno w ogrodzeniu. Takiego fenomenu w Polsce drugiego nie było. I ja wychowałem się za drutami. Ja zacząłem wyjeżdżać z rodzicami, a potem wędrować sam z ulicy Brzozowej przez ulicę Spokojną dzisiaj do bramy i bramą potem dzisiejszą ulicą Jana Pawła II, aleją chyba, prawda, aż do Kolejowej mniej więcej, tam spacerowałem codziennie do szkoły.
prawda, jak już chodziłem do szkoły. A wcześniej objeżdżałem cały teren wytwórni na rowerze. To była wielka sprawa z młodzieży. Jeździliśmy z całymi godzinami, całymi dniami na rowerze po ścieżkach, które dzisiaj umiem wskazać, w którym miejscu były te ścieżki, przez las, którego już dzisiaj nie ma, prawda, gdzie jeździliśmy, gdzie dojeżdżaliśmy. Dojeżdżaliśmy z reguły do takich miejsc zamkniętych. O, tu są wewnętrzne druty, za tymi drutami jest jedna z fabryk. I dzisiaj potrafię powiedzieć, w których miejscach dojechaliśmy, dalej już nie można jechać, jest fabryka. Oczywiście nic nie widać, co w tej fabryce jest, bo jest to wszystko za drzewami, wszystko było w lesie. Jedyną fabrykę, którą poznałem bardzo dobrze, to była fabryka prochów bezdymnych, gdzie wprowadzał mnie ojciec. I zresztą po latach byłem również na terenie tej fabryki i oglądałem, jak ona wyglądała. I przypomniało mi się, że rzeczywiście tak ja ją zapamiętałem. Zacząłem od tych baraków, gdzie w baraku przy bramie było pierwsze kasyno. Pierwotnie pierwsze w ogóle i jedyne, zanim w 1932 roku oddane zostało to kasyno. Więc tam się chodziło na imprezę, była sala, tam była między innymi mojej mamy był odczyt z okazji jakiegoś święta chyba z ramienia Akcji Katolickiej. Tam było kasyno w rozumieniu jadłodajni. Tutaj też w tej części była część gastronomiczna. I teraz taka szczególna sprawa. Cały budynek nazywa się kasyno. I w kasynie było kasyno dokładnie polegające na możliwości wyżywienia się, czyli krótko mówiąc restauracja. Prawda? Był dzierżawca, który dzierżawił tamtą część. Nieraz tam przychodziłem na lody albo na oranżadę, czy inne jeszcze smakołyki mnie tu przyprowadzano. I w tym budynku spędziłem dużą część swojego życia. Tu się odbywały między innymi bale dziecięce, tu występowałem na scenie jako aniołek z okazji jakiejś jasełki. Prawda, tutaj oglądałem filmy, było mnóstwo filmów w Pionkach, ponieważ widownia była stosunkowo nieduża, filmy nie mogły iść tygodniami, tylko szły parę dni, bo wszyscy w ciągu paru dni zobaczyli ten film. I Pionki były miejscem, gdzie były wszystkie najnowocześniejsze filmy. Warszawa wcale nie była wyżej od Pionek pod tym względem, jak również pod względem występów artystycznych. Tutaj ściągano różnych artystów, o tym pisze między innymi pan Traczyk. Ja też wspominam, bo przecież wielu artystów znam właśnie z Pionek. Miałem lat parę, prawda, najwyżej 10. Ja pamiętam te występy, bo dzieci także pchały się, gdzie się dało. Pamiętam piosenki, stąd pamiętam. Dzisiaj, jak słucham, jeszcze jest takie Radio Pogoda, w której kultywuje się stare piosenki polskie, to ja mówię, dużą część tych piosenek ja znam z Pionek właśnie, z radia w Pionkach, prawda, bo myśmy mieli radio i radia w tych, nazwę to tak luźno, w wyższych sferach było powszechne, prawda? Jak również fenomen tamtych czasów, telefony w mieszkaniach służące przede wszystkim do celów służbowych. Pamiętam doskonale, że mieliśmy numer 91, a potem 126. Zresztą jeden z panów, z którym tu współpracowałem, przepraszam, że nie wymieniam nazwisk wszystkich swoich dobrych znajomych w Pionkach, którzy tutaj są na sali, z których już zdążyłem poznać w czasie kilkakrotnych bytności w Pionkach, ale niech mi tego nie miałem za złe, bo ich często wspominam w Warszawie i wtedy, kiedy mówię o Pionkach. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę. Pasją moją było odczytywanie zdjęć. Ucieszyłem się, że w tych publikacjach, które znalazłem, to państwo wiedzą, że jest ich niewiele, no są te trzy tomy, prawda, pod redakcją pana profesora Jerzbickiego o Pionkach. Niestety nie mam pierwszego tomu, chociaż... Cztery. Nie mam pierwszego tomu, bo już mimo starań tutaj dla mnie nie udało się zdobyć już tego tomu, ale wiele wiem, co tam napisano i jak mówię, wracam do zdjęć. I na tych zdjęciach zacząłem odczytywać przede wszystkim ludzi i okazało się, że na zdjęciu jest napisane, że drugi od lewej jest pan doktor Roman Żuliński.
bardzo wybitna postać, kierownik pracowni w Centralnym Laboratorium. A ja dalej znalazłem tam jeszcze dalsze 3 osoby, powiedzmy, prawda, mówię z głowy. I tak po kolei wszystkie zdjęcia, gdzie udało mi się znaleźć stosunkowo dużą ilość osób, których widzę jak dzisiaj. Dosłownie, gdybym dzisiaj spotkał ich na ulicy, prawda, to bym powiedział, witam panie inżynierze, prawda, bo pana pamiętam sprzed wojny i pamiętam pana ze współczesnych zdjęć. I stąd w tej książce podpisów pod zdjęcia jest więcej niż było. No to może tak wygląda, że się chwalę, no ale po prostu jest to wynikiem mojej wiedzy, że po prostu nie mogłem tego przeżyć, że ktoś jest tam nieuwidoczniony. Nawiasem mówiąc, sławne zdjęcia z wizyty prezydenta Mościckiego w Pionkach, nad którym głowiłem się bardzo długo, kiedy ta wizyta nastąpiła, czy to był rok 29 na przykład, czy 35, stanęło na 35, chociaż w poprzednich publikacjach było różnie. I tam za pierwszym razem zauważyłem, że nie jest wymieniony mój ojciec, który oprowadza w towarzystwie dyrektora naczelnego, doktora inżyniera Prota, oprowadza po laboratorium centralnym pana prezydenta Mościckiego. Nie było nazwiska mojego ojca. Było nawet czasem inne nazwisko. To jest taki okrąglak, gazon, prawda, ja to tak nazywam, bo tak przed wojną nazywali. Przed laboratorium. Tak. To jest od frontu laboratorium. W tamtą stronę jest budynek dyrekcji, prawda? Tutaj jest pan prezydent Mościcki, doktor inżynier Prot, bardzo znana postać, a to jest mój ojciec, twórca Centralnego Laboratorium. Zresztą zapoczątkowano wtedy taki piękny zwyczaj, że w gabinecie kierownika laboratorium umieszczano kolejne portrety kierowników i pierwszym z nich był mój ojciec, drugim bardzo wybitnym kierownikiem Centralnego Laboratorium był doktor inżynier Kardaszewicz, który tak jak mój ojciec z Pionek wyszedł na nowe stanowisko, pan profesor o tym mówił, do COP-u. Ja powiedziałem o osobach, dzięki którym, może nie wszystkich, powstała ta książka. Ale chcę teraz powiedzieć w ogóle, dlaczego ona powstała. W pewnym momencie mojego życia, dość późno, zacząłem interesować się osobą swojego ojca. I zaczęło się od jednej sprawy. Wiedziałem, że mój ojciec pracował w konspiracji, natomiast w publikacjach konspiracyjnych jego nazwisko nie występowało, a wręcz odwrotnie, tam gdzie on pracował, występowały inne nazwiska. I to szukałem parę lat i wreszcie znalazłem. Znalazłem swojego ojca w konspiracji, już w formie dokumentów. Zaczęło się od fantastycznych dokumentów, które dostałem akurat z Londynu, a nie z Warszawy. I stworzyłem niejako, w cudzysłowie, sylwetkę swojego ojca jako oficera Armii Krajowej, kierującej, tu już pan profesor mówił o tym, kierującej produkcją materiałów wybuchowych. Nawiasem mówiąc, rozpoczął tę produkcję, potem byli jego następcy. Ostatnim kierownikiem produkcji materiałów wybuchowych był inżynier Sudlic. Po drodze była pani inżynier Szabatowska z innej dziedziny trochę. I to był powód, który zaprowadził mnie do Pionek. Zaprowadził mnie do Pionek, ponieważ no, na konspiracji ani nie zaczynał, ani nie kończył się życiorys mojego ojca. Wobec tego zacząłem poświęcać sporo czasu w archiwach, między innymi w Centralnym Archiwum Wojskowym, skąd pochodzą wszystkie dane o służbie wojskowej mojego ojca w Legionach I Brygady Piłsudskiego. Odtworzyłem to szczegółowo, zaraz jeszcze powiem gdzie i jak. Potem była sprawa, no dobrze, ale co robił? Otóż mój ojciec był człowiekiem, który robił w życiu tylko dwie rzeczy. Jedno, był oficerem Wojska Polskiego, walczył i w 18 roku przeszedł
z POW, z Legionów do Wojska Polskiego. Był oficerem. I drugie, był pracownikiem państwowego przemysłu zbrojeniowego. Jako inżynier. Fachowiec. We mnie jest utrwalony na przykładzie ojca, bo uważam go za ciekawą postać, kult dla inżynierów, panie burmistrzu. Tak, ja jestem tutaj może trochę skrzywiony, ale właśnie wychowałem się wśród inżynierów, najwięcej ich znałem, prawda. I skleił się w końcu życiorys mojego ojca. Powstała książka, która ma, zależnie od tego, co tam z niej ujmiemy lub dodamy, około 700 do 1000 stron. To jest biografia mojego ojca pod roboczym tytułem Życiorys oficera i inżyniera. No, ta książka czeka na wydawcę. Dzisiaj jest to problem trudny. Będę chciał zapoznać panów, którzy są moimi tutaj protektorami w Pionkach, z fragmentami tej książki. Jest tam rozdział. Na Pionkach bodajże są dwa rozdziały. Jedna to jest Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach jako taka. Spróbowałem opisać inaczej niż w tych wspomnieniach, co to była Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach. Druga rzecz to są Śmiśniewiczowie w Pionkach. To jest trochę z tego, prawda? Potem jest inżynier Śmiśniewicz w Wojskowej Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie. To jest budowa w ramach Copolski jednego z największych zakładów amunicyjnych w Polsce. Jest to, co pan profesor wspomniał, Centralna Szkoła Strzelnicza, gdzie mój ojciec z oficera liniowego stał się oficerem służby uzbrojenia. A nie dosłużył się wysokiego stopnia. Był kapitanem w Korpusie Oficerów Uzbrojenia, przedtem artylerii, bo wszystko, co dotyczyło techniki, poprzednio wiązano z artylerią. Była piechota i artyleria. Później to się rozwinęło. Powstała broń pancerna, to owo piąte, dziesiąte, prawda? No i powstał Korpus Inżynierów Uzbrojenia i w mundurze przyjechał mój ojciec do Pionek. W 1933 roku dopiero przeszedł stan spoczynku, już będąc w Pionkach. Tutaj był działaczem Związku Legionistów Polskich, między innymi w dokumentach, które mogą Państwo przeczytać z historii Pionek, jest mowa o działalności tego związku, o otwarciu Legionówki. Ja byłem na otwarciu, przypominam sobie, ojciec mnie tam zabrał. Był jednym z tych, który prowadził tam stronę gospodarczo-finansową budowy tego obiektu, znany dzisiaj, prawda, obiekt. Tak, jest tego mnóstwo. Ja na tym chciałbym skończyć. Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że w tej chwili już, skoro książka stała się faktem, skoro Państwo będą ją czytali, jeśli będą mieli chęć, to jest jedna dla mnie ważna sprawa. Ja stałem się w moim przekonaniu obywatelem Pionek. Była duża przerwa w moim życiu, kiedy o Pionkach niewiele pamiętałem. Człowiek w życiu zajmuje się tym, czym musi, prawda? Wybiera jakiś zawód, pracuje na tym odcinku. I potem był taki problem. Ja mogłem do Pionek w ogóle nie wrócić. Właśnie tym, że zajęłem się ojcem, że skompletowałem jego życiorys. Na tym tle chodziło mi o to, żeby nie napisać tylko tego, czym on był, i tak, ale dać tło, szerokie tło. Oczy tam do tej dużej mojej książki to indeks osobowy zawierałby no kilkaset osób z Pionek, prawda? Więc dlatego dzisiaj ja się czuję obywatelem Pionek, a przede wszystkim dzięki wam, dzięki osobom, które tu okazały mi tyle przychylności, tyle zainteresowania, że aż być może już mi się w głowie przewróciło. Żyję latami w Warszawie i tam na jakieś uznanie trudno zasłużyć. Jest to wielki, wielki konglomerat ludzki. Tam nikt się prawie nie zna, oprócz tych, którzy się znają, prawda? Przechodzi się koło ludzi, których właściwie nic to nie obchodzi. W Pionkach spotkałem się z tym, że wiele osób z Państwa zainteresowało się tym, co ja robię,
co ja o tych pionkach mówię, kim w ogóle ja jestem, chociaż specjalnie się tym nie chciałbym chwalić. Nie napiszę prawdopodobnie takiej książki o sobie, jaki napisałem o ojcu i którą będę chciał jeszcze przedstawić, panie burmistrzu, panie profesorze, do przeczytania przynajmniej, żebyście powiedzieli, czy tam czasami obraz II Rzeczypospolitej nie jest lepszy niż w tym. Czy może warto to ustalić. Poza tym mój ojciec taki był specyficzny. Wielu mamy bohaterów. Bohaterów, pan profesor mówił o walkach, wielu znanych oficerów, generałów, prawda, i tak dalej. Natomiast ludzi w przemyśle, tym państwowym, o strategicznym znaczeniu, nie ma w wyobraźni. Niektórych w ogóle nie ma, prawda? Także chciałoby się, żeby to zaistniało. Ja jeszcze raz chciałem podziękować moim promotorom w pionkach. Chciałem podziękować serdecznie i moim sympatykom w pionkach, bo tacy są. I wybaczyć, jeśli w moim wystąpieniu było może coś, co świadczyłoby, chociaż chciałbym nie sądzić, że mi już w głowie się przewraca z racji uznania, jakim mnie darzycie. No pewnie na to nie zasłużyłem, ale zrobiłem to, co uważałem, że jest potrzebne. Co jest potrzebne. Musiałem to zrobić i chciałbym, żeby to po mnie pozostało. Na czele oczywiście z moim ojcem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Śmiszniewiczowi za piękne wyłożenie swoich racji i jeszcze raz przedstawienie nam ogromnej wiedzy o pionkach. Myślę, że jeżeli ktoś teraz z państwa chciałby zadać pytanie, czy coś powiedzieć uzupełniając to, co tu już zostało powiedziane, to będzie bardzo miło. Zapraszam teraz do zabierania głosu. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Zarówno tutaj wstępu pana profesora, mojego kochanego przyjaciela, jestem na bardzo pełen podziwu. Ile się tych megabajtów zmieści w głowie i w pamięci, bo to jest naprawdę imponujące. Ja ciągle mówię to samo, także tylko trochę zmieniam. Natomiast muszę tak samo z podziwem się odnieść do pańskiej pamięci, pańskiej książki, bo jak sobie przypominam pionki, kiedy ja miałem 10 lat, to nie wiem, czy na dwóch kartkach bym potrafił te swoje wspomnienia zawrzeć. A nie wiem, czy tak potrafiłbym oczami 10-latka rozpoznawać ludzi, umieć ich scharakteryzować, odnieść się do tego, kim byli, jaką mieli osobowość. To jest coś niesamowitego. Na pewno przychodzi z wiekiem zainteresowanie przeszłością, historią. Ja ze wstydem przyznam, każdy z nas ma to w sobie, że dopóki mamy tatę, mamę, czy babcię, dziadka, to często te opowieści gdzieś puszczamy między uszami, bo to później, prawda, na później się odkłada. Potem się nagle okazuje, że brakuje świadka przeszłości w historii i nagle gdzieś tam pojawia się olbrzymia dziura. Bardzo jestem dumny z tego, że w naszym mieście pojawia się coraz więcej bardzo ciekawych i bardzo emocjonalnych, bo ta książka to nie jest suchy przekaz, to nie jest żadna encyklopedia, chociaż to pana wskazywanie z taką precyzją, kto jest kto, to prawie że wiedza encyklopedyczna. A jednak w tym, a miałem okazję trochę przeczytać jeszcze przed wydaniem książki, to tym, co pan pisze, jest dużo po prostu emocji, dużo uczuć, dużo wrażeń, które ma dziecko, potem dorosły człowiek, bo te wspomnienia potem są przetrawione przez doświadczenie jednak dorosłego. Oczywiście. Człowieka, który przeżył życie. Nie da się tego ukryć. Cieszę się, że tutaj u nas gdzieś zebrało się w pewnym momencie Towarzystwo Historyczne, że ciągle są obecni ci, którzy bardzo się interesują tym, czym i były pionki i jak wyglądały. Tutaj mamy też, muszę przedstawić pana Romka Fido, który jest pasjonatem, zbiera fotografie z pionek i to co pokazuje, to co już zgromadził, jest przeciekawe, bo nawet nie uświadamiamy sobie, jak na naszych oczach ten świat się zmienia. Nie ma furmanek,
Nie ma drabiniastych wozów, a jeszcze były. Coś niesamowitego. Również ta technika, prawda? Ja patrzyłem tutaj na okładce, jak pan pokazał i zaproponował to zdjęcie i na ten wspaniały samochód, to będziemy, wow, coś wspaniałego. Zbrojowka czeska. Patrzyliśmy tutaj na stroje państwa. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Kiedy dzisiaj, na przykład ostatnio byłem na balu gimnazjalnym, w różnych miejscach, potem jest, no to zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Dla mnie jest imponujące, ile pietyzm oczywiście, kiedy się robi to jedno zdjęcie, bo to trzeba było mieć klisze, trzeba było wywołać, dzisiaj to się tak wstryka, bo to elektronicznie, to się skasuje, to się poprawi. Ale nie ma tego pietyzmu przygotowania się do zdjęcia. Proszę zauważyć, tam było kilkadziesiąt osób ustawionych w kilku, że tak powiem, planach, prawda? Panie siedziały, ktoś tam był troszeczkę wyżej, wszystkie twarze były widać. A dzisiaj mamy twarze przy zdjęciach na równym poziomie. Jak ktoś chce, to tam jeszcze między ramionami swoją buzię włoży. Praktycznie nie potrafimy się nawet ustawić do tego, a po latach takie zdjęcia mają niesamowitą wartość dla nas samych, czego nie potrafimy. Ja zwróciłem uwagę na taki drobiazg, który mnie zainteresował. Tutaj nie ma dzisiaj pana doktora inżyniera Bluma, który jest miłośnikiem architektury, Pionek. Tam był między innymi, na boku stał taki bardzo przystojny człowiek, książkę pana twórcy szkolnictwa zawodowego w Pionkach, pana Wacława Werner. Też czytałem z olbrzymim zaciekawieniem o panu inżynierze Czyżu, który praktycznie jest autorem podręcznika historii architektury okresu międzywojennego w Pionkach, bo prawie większość obiektów w różnych stylach architektonicznych, on tutaj pan tak, jego... Zwróciłem uwagę, pan dr Blum to jest taki człowiek, który, on się tutaj napłakał, proszę Państwa, jesteśmy w kasynie. Dlaczego wyście tę stolarkę wymienili na te plastiki bezduszne? Ile tu jest błędów przy renowacji tego budynku? On po prostu płakał wręcz, jak zobaczył pan niezgodność z tym, co on pamięta. I na przykład, jak stoję czasami, wiecie, w tej chwili prawie ksiądz się zachowuje, no bo mi każą coś powiedzieć, na środek mnie wywołują, stoję na sali tej pięknej, balowej na środku i patrzę w obrzydliwe rury, bo pani, która projektowała wentylację, takie rury zostawiła, a tu widzę na tym zdjęciu, jak wyglądał balkon z takimi, krzyżowymi ozdobami. I to musimy odtworzyć, żeby te rury zasłonić, bo one wyglądają obrzydliwie. Także to są takie drobiazgi, tak jak na tych zdjęciach te drobiazgi, które pan z taką potrafił pietyzmem rozszyfrowywać, to tak samo pan w tej książce te drobiazgi z życia Pionek przed wojną tutaj nam zaprezentował i za to olbrzymie dzięki tak naprawdę. To my jesteśmy wdzięczni, że pan zdobył się na ten trud, żeby tę swoją fenomenalną pamięć, jest to, co Marek też powiedział, jest fenomenalne. Jak precyzyjnie po latach potrafi pan pamiętać i jakie prawie zapachy tutaj w tej książce są zaprezentowane. Dobre słowo. Więc za to olbrzymie dzięki. Myślę, że będę wyrazicielem tych wszystkich tu obecnych, ale i tych, których tutaj nie ma, którzy zobaczą to spotkanie z autorem w naszej pionkowskiej telewizji albo relacje w naszej gazetce. Chcę bardzo serdecznie panu podziękować. To my jesteśmy dłużnikami pana za to, co pan nam przysłał. No, to jest duże słowo. Że rok temu, jak tylko się poznaliśmy z panem Śmiesiewiczem. Rok temu. Tak. Okazało się, że będą wspomnienia. Nagle się okazało, że pan Śmiesiewicz zachorował. I myśmy się wszyscy bali, że te wspomnienia się nie ukażą, że pan nie zdąży. Okazało się, że pan jest z takiego pokolenia, które się łatwo nie poddaje i, że tak powiem, z tego twardego pokolenia przedwojennego. Także tym bardziej cieszymy się, że przełamał pan niemoc i książka się ukazała. Dziękuję bardzo panu profesorowi za takie osobiste wejście w moje sprawy. Ja ostatnio przeżyłem jeszcze wyjątkową sytuację. Odratowano mnie, to jest sprawdzone i udokumentowane. O, tu jest mój wnuk kochany, który odwiózł mnie w nocy. Wezwałem go, przepraszam za wyrażenie, żeby przyjechał do mnie. Miałem wysoki stopień migotania,
Migotanie kończy się śmiercią z reguły. Zawiózł mnie do Instytutu Kardiologii w nocy i uratowano mnie tam, jednocześnie wszczepiając kolejny sztuczny element. Mam tu kardiowerter tak zwany, osobna sprawa techniki, prawda? To jest rzecz zupełnie nowoczesna, która ratuje moje życie. Jak dostanę, tak podobno ma być. Jakbym dostał jeszcze jakiegoś migotania, to urządzenie, wprawdzie ono mnie kopnie elektrycznie, także będę mógł się przewrócić nawet na ziemię, ale to jest mniej groźne niż to, żeby tak. To taka, żeby pan profesor powiedział, no to ja się też muszę pochwalić, że kolejny raz byłem w szpitalu od 1 maja, prawda, przez okres blisko 3 tygodni. A na szczęście nic się nie zakłóciło, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Dziękuję.